Dzień dobry Państwu. Nazywam się Iwona Sławińska i zostałam zaproszona do poprowadzenia Państwa po miejscach, które wiążą się z tematyką kryminalną. Czyli oprowadzam Państwa po budynkach, które mają lub miały związek z policją lub milicją. Dzisiaj znajdujemy się w tej chwili przy pierwszym naszym bohaterze, czyli budynku komendy policji przy dzisiejszej ulicy Andersa. Jesteśmy wprawdzie od strony parku, ale zadecydował o tym, przede wszystkim o tym wyborze fakt, że jest to mniej znany widok, ten parkowy, niż ten od strony ulicy. Czym był ten budynek w czasach minionych? Otóż był ten budynek siedzibą prezydenta rejencji koszalińskiej i urzędu rejencji koszalińskiej. Jest taka opinia, i powszechne dosyć mniemanie współczesnych koszalinian, że ten budynek, który widzicie Państwo za mną, jest budynkiem starszym, natomiast budynek, który dzisiaj znajduje się przy ulicy Słowackiego, jest budynkiem nowszym i został wybudowany w czasach znacznie późniejszych. Nieprawda. Otóż jest to jedna z tych koszalińskich legend. Otóż Koszalin pod koniec XVIII wieku, i to też jest bolesne dla niektórych mieszkańców Koszalina, był miastem niewielkim. Taki badacz historii Pomorza, niedawno zmarły profesor i rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, pan profesor Włodarczyk, zalicza Koszalin w tamtym okresie do drugiej grupy miast średnich. Koszalin pod koniec XVIII wieku miał tylko 2,5 tysiąca mieszkańców i mieścił się w zasadzie w obrębie murów, dawnych średniowiecznych murów Koszalina. Kiedy Koszalin spłonął w czasie tego wielkiego pożaru w 1817 roku, w 1718 roku, przepraszam, to no, trzeba było miasto odbudować. I Fryderyk Wilhelm, ówczesny król pruski, przeznaczył pewne sumy na odbudowę Koszalina. Rozebrano mury częściowo, rozebrano bramy miejskie, których Koszalin miał 3. Na miejscu rozebranych murów utworzono promenady i na miejscu ówczesnej promenady, znaczy znajduje się ten park, w którym dzisiaj jesteśmy, i wówczas dopiero była możliwość dzięki tym pieniądzom odbudowy częściowej Koszalina, między innymi tej części, która spłonęła, czyli w obrębie rynku. Ale ponieważ to były jednak w sumie niewielkie pieniądze, a potrzeby były ogromne, to Koszalin w wyniku tej dotacji króla pruskiego powstał jako miasto takie trochę koszarowe w charakterze. Ta zabudowa była taka bardzo ascetyczna, jednolita, nieciekawa. I dopiero początek wieku XIX i reforma administracyjna Prus przyniosła Koszalinowi rozwój, a mianowicie w 1816 roku, 1 stycznia, została utworzona rejencja koszalińska. Ale Koszalin nie miał ani budynków, gdzie tą rejencję posadowić, ani odpowiednich kadr, które zabezpieczyłyby funkcjonowanie tej instytucji.
W związku z tym ówczesny król pruski, Fryderyk Wilhelm III, przeznaczył po pierwsze pewne środki na rozbudowę Koszalina. Było to około ponad 400 tysięcy talarów i dzięki tym pieniądzom powstało, nazwane na cześć Fryderyka Wilhelma, tak zwane przedmieście Fryderyka Wilhelma, czyli wszystko to, co zaczęło się, że tak powiem, rozwijać poza dawnymi murami, a mianowicie to są dzisiejsze rejony ulicy Wyspiańskiego, po drugiej stronie ulicy Zwycięstwa, czyli rejony dzisiejszej ulicy Szymanowskiego, Chopina. Czyli te dzielnice powstały właśnie wówczas, kiedy Koszalin stał się stolicą rejencji. Te osiedla mieszkaniowe no, przede wszystkim miały charakter takich osiedli urzędniczych. Również tam znaleźli mieszkania, tam powstała spółdzielnia pocztowców, bo wówczas również jakby został w Koszalinie usadowiony dyrekcja poczty. Ale przede wszystkim podjęto decyzję o budowie budynku rejencji. Praktyczni Niemcy najpierw wybudowali urząd, czyli budynek urzędowy. Więc w latach 1820, najprawdopodobniej właśnie około roku 1820-22, powstał budynek dwupiętrowy przy ówczesnej ulicy Świętego Ducha, a dzisiejszej ulicy Słowackiego. Czyli ten budynek jest najstarszy. Ta trzecia kondygnacja, która istnieje dzisiaj w tym budynku, została dobudowana po wojnie, więc początkowo był to budynek dwukondygnacyjny. Chyba w pierwszym tomie dziejów Koszalina jest fotografia przedstawiająca ten budynek, znaczy to jest pocztówka z 1941 albo 2 roku, już nie pomnę, przedstawiająca właśnie jeszcze dwupiętrowy budynek przy ulicy dzisiejszej Słowackiego. Natomiast to, co się nazywa Pałacem Rejencji, czyli tym budynkiem ładniejszym, powstało znacznie później. Jest bardzo dokładna dokumentacja znajdująca się w Muzeum Architektury w Berlinie. Dokumentacja jest z przełomu XIX i XX wieku. Właściwie większość rysunków jest z 1901 roku, kiedy budowano już, rozpoczęto pracę. Początkowo były to prace przy fundamentach, prace porządkowe wokół. Zaczęto budować ten budynek. Budynek, który był siedzibą prezydenta rejencji. Rejencja koszalińska istniała od, jak powiedziałam, 1816 do 1945 roku.
w sumie rządziło nią 23 prezydentów i mieli oni tutaj swoją siedzibę, tutaj mieszkali, tutaj przyjmowali gości. Charakter reprezentacyjny miały pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze. Budynek został wzniesiony w takim stylu neobarokowym, natomiast wnętrza są zdecydowanie secesyjne w tej części. Wnętrza są bardzo piękne. W 2015 roku była możliwość obejrzenia tych wnętrz, albowiem Komenda Policji udostępniła to do zwiedzania. Wtedy oprowadzaczami, przewodniczkami była pani Krystyna Rybniewska oraz pani Joanna Chojecka. Wnętrza tego budynku są całkowicie wyremontowane dzięki pieniądzom przede wszystkim pochodzącym ze środków właściciela obecnego, czyli policji. Wnętrza zostały wyremontowane z wielkim pietyzmem. Nawet stolarka, która wymagała renowacji, zostało to zrobione. Jeżeli chodzi o detale, zachowały się bardzo piękne klatki schodowe. Co się znajdowało w tych wnętrzach reprezentacyjnych? Będziecie Państwo w materiałach, które udostępniamy Państwu przy okazji, mogli zobaczyć zarówno projekty budynku, fasady, jak również projekt pierwszego piętra, gdzie jest zaznaczona sala balowa, dzisiaj to jest sala konferencyjna, znajdowała się ona od strony dzisiejszej ulicy Andersa, wówczas ulicy Regierungsstraße. To są te okna, które mają zakończenie balkonem od ulicy. Znajdowała się tam również palarnia. Natomiast tutaj, gdzie stoimy, widoczne są obok tego balkoniku, kiedy ja się muszę teraz obrócić, żeby Państwu pokazać, obok tego balkoniku po prawej stronie na pierwszym piętrze te okna, to są wnętrza dawnego salonu z widokiem na park. Jaka była władza rejenta Koszalińskiego? W ogóle, co to była rejencja? Rejencja była ogniwem pośrednim między prowincją, na której czele stał nadprezydent prowincji, miał on swoją siedzibę w Szczecinie. Natomiast niższym szczeblem były tak zwane landeratury, czyli powiaty. Prezydent rejencji, wbrew temu, co mogą niektórzy sądzić, nie miał aż takiej władzy. Nie mógł on podejmować jakichś wiążących decyzji. Większość decyzji w ramach rejencji zapadała jednak w sposób kolegialny. Miał on mocno rozbudowane kolegium doradcze i musiał z nimi ważniejsze rzeczy konsultować. Po wojnie, kiedy Koszalin przestał już być miastem niemieckim, to te zabudowania zostały przejęte najpierw przez milicję, w tej chwili przez policję. Przez długi, długi okres czasu, jak wspomniałam, były one mocno zniszczone. Najpierw odbudowano ten budynek starszy, potem zaczęto
w latach już XXI wieku remontować, jak wspomniałam, wnętrza tego pałacu prezydenta Rejencji. Właściwie pozostała do odremontowania elewacja. Przy okazji tego zwiedzania w 2015 roku pani Rybniewska wyjaśniła, na czym polega problem z tą renowacją. Problem przede wszystkim polega na tym, że elewacja jest wykonana z piaskowca. W okresie powojennym było to kilkakrotnie w sposób, żeby tak kolokwialnie określić, chałupniczy, odmalowywany. Te farby wżarły się w ten piaskowiec i w tej chwili jest to odczyszczenie tego, jest tak ogromnie kosztochłonne, że w tej chwili przekracza to jeszcze możliwości właściciela. Niemniej jednak jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Koszalina. I muszę Państwu na zakończenie, budynek bardzo stylowy i zewnątrz, i wewnątrz. I chcę Państwu na zakończenie powiedzieć o takim moim osobistym doświadczeniu. No już ponad 10 lat temu uczestniczyłam w takich warsztatach, w takim projekcie o secesyjnej Pradze. Ale jednym z zadań, które musieli wykonać uczestnicy tych warsztatów, było poszukanie śladów secesji w swoim mieście. Ja wówczas jeszcze słabo obeznana z historią starego Koszalina, poza tym wtedy nie miałam dostępu do wnętrz tego budynku, jako jedyny ślad secesji w biednym mieście Koszalinie, bo Koszalin był miastem peryferyjnym, to trzeba o tym pamiętać, znalazłam secesyjne drzwi w koszalińskich kamienicach, bo tylko na tyle z tej secesji Koszalinian było stać. Opisał je w swojej pracy pan Dionizy Rybniewski. Ja natrafiłam na tą jego pracę. I wtedy w tej Pradze tą naszą skromną secesję przedstawiłam. Szkoda, że nie mogłam przedstawić zdjęć, które dane mi było wykonać w 2015 roku i których część będą mieli Państwo okazję zobaczyć przy okazji tej prezentacji. Dziękuję bardzo.